Zaczynamy 20. jubileuszową edycję Festiwalu Filmowego Polskie Lamy. No właśnie, wszyscy mają inne zwierzęta na festiwalach, a Opole, jak mawiał Piotrek Kaziuk, którego bardzo mocno ściskamy w naszych sercach za to, że wymyślił tę nazwę, jak to powiedział, my mamy w Opolu lamy. I te lamy są, widzimy te 10 pięknych figur, które stoją, dwie są na dachach, podświetlane. Właśnie Opole ma lamy i tak zaczynamy ten festiwal. Z leitmotivem takim bardzo mocnym na dzisiejsze czasy, nadzieja, z pięknym festiwalowym konkursem filmów pełnometrażowych, z pięknym konkursem filmów amatorskich i konkursem etiud, z dostępnością dla wszystkich, z dostępnością dla osób niesłyszących, niewidomych. Myślę, że to będzie edycja festiwalu, która będzie szczególna, bo staramy się, żeby jak najwięcej osób mogło odwiedzić nasze sale kinowe, sale koncertowe. Staramy się, żeby wszystko było dostępne, bezpłatne i dlatego jedyną rzeczą, która może nas zatrzymać w domu, to tylko brak chęci i czasu. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność, jesteśmy dostępni dla każdego. Na początku festiwalu Syndrom Hamleta, bardzo piękny film, który wygrywa wszystkie festiwale filmów dokumentalnych, który pokazuje bardzo wzruszający sposób to, co się wydarzyło w naszych czasach obecnie. Natomiast na koniec festiwalu, laureat zeszłorocznego festiwalu z napisami ukraińskimi, film Moje wspaniałe życie w reżyserii Łukasza Grzegorzka, w formule kina samochodowego, więc każdy będzie mógł podjechać samochodem albo sam, albo podejść tam i uczestniczyć w tym wydarzeniu na zakończenie festiwalu 15 października. Bardzo się cieszymy, że to już 20 lamy i ten festiwal z roku na rok jest coraz bardziej atrakcyjny, coraz bardziej bogatszy. Praktycznie jest to wielkie święto kultury całego miasta. Osobiście bardzo się cieszę, że niemal wszystkie miejskie instytucje kultury włączyły się w organizację. Cieszy mnie również to, co powiedział pan Rafał Mościcki, że festiwal przyciąga również wolontariuszy, młodych ludzi, więc nie starzeje się i o czym też świadczy cały program bogaty festiwalu. Bardzo cieszę się, że będzie na tegorocznym jubileuszowym festiwalu również nurt kina włoskiego. Osobiście już nie mogę doczekać się projekcji filmu Giuseppe Tornatore o nieodżałowanym Ennio Morricone, zresztą w naszym Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. I również tutaj myślę, że bardzo się cieszymy, że możemy wspierać finansowo ten festiwal. Zresztą inaczej sobie tu w mieście nie wyobrażamy i nie wyobrażam sobie naszej opolskiej kultury bez opolskich lam. We'll be right back.